pod siną chmurą sine jądra śliwek z popielatym nalotem i lepką szczeliną. Tam słodkie strupy brudnego bursztynu. Język próbuje wygładzić chropowatość pestki i lata mijają, a ona dalej rani podniebienie, obiecując, że dotknę sedna, dna tamtego dnia, kiedy koguty piały na zmianę pogody. To są wiersze filozoficzne, badające różne aspekty filozofii, ujmowane nie dyskursywnie, nie abstrakcyjnie, tylko właśnie w poetycki sposób. Na tym polega wielkość tej poezji. Sam Misz Herbert mówił o drętwiejącej kości ogonowej po lekturze wierszy Schubera, o czym napisał Januszowi Schuberowi: no, niestety jest pan poetą, nic nie można z tym zrobić. Wyrósł z tej ziemi. On się czuł samoczaninem. Gorzkie prowincje, co prawda, ale jego prowincja, on tutaj dojrzewał. Na blasze za oknem pelargonie w skrzynkach. Cztery piętra niżej ruchliwa ulica Bolesława Bieruta. W narożnym pokoju sam do siebie coś krzyczę i chowam się w szafie. Równoczesne Jezus, Maria. I z drugiego wybiegają matka i ciotka. I już wychylone przez niski parapet szukają mnie tam w dole. Na wznak, bokiem, twarzą do płytek chodnika, otoczonego wiankiem wścibskich gapiów. Skąd mi się to brało? Dobrze ułożonemu chłopcu, który mył ręce przed jedzeniem, a po jedzeniu zęby. Po spowiedzi wyliczał, ile razy i w jakich okolicznościach, obiecując, że już nigdy więcej myślą okiem, a tym bardziej ręką, którego nikt nigdy nie musiał wołać do odrabiania lekcji. Tamta szafa z lustrem, odbicie i schowek, podwójna tajemnica jeszcze dziś przeraża i bawi, podobnie jak to, że one dawały się nabierać na to moje umieranie. Tutaj w Sanoku miał podłoże dla swojej poezji, dla swojego rozmyślania takiego o życiu, o przemijaniu, o tych, którzy byli, o niesamowitej tajemnicy życia. Moja babka Maria, wtedy już 90-letnia, z dymiącym dukatem w lufce, często stawała przed portretem swojej matki, pięknej, zmarłej, młodo, ni to kobiety, ni to dziewczyny. I patrząc na to płótno, malowane w ostatniej dekadzie XIX stulecia, uszkodzone w okolicy broszki z ametystem, tej samej, która teraz leżała w szufladzie komody, pytała niezmiennie: ciekawe, jak rozpoznamy się tam i zrozumiemy, skoro ona z wyglądu, wieku i temperamentu powinna być moją wnuczką. W tym wierszu fajnie słychać to specyficzne poczucie humoru, które Janusz miał, taka filuterność. Jak tak lekko sobie coś zażartował i mówił: mój drogi, to miał to coś w oczach. Janusz mieszkał ze swoją rodziną, która się nim opiekowała, w mieszkaniu na drugim piętrze, niemalże na poddaszu, w kamienicy przy ulicy Sienkiewicza, w bardzo trudnych warunkach. W tenisówkach bielonych na mokro proszkiem do mycia zębów biec obok obręczy sterowanej patykiem spod samego kopca w dół ścieżkami aptekarki we mgle pośród znajomych drzew i ławek. Chciałbym zobaczyć dzisiejszego siebie twoimi oczami, chłopcze. Mieszkałem przecież długo w twojej skórze. Nasze wstydy wspólne pod rzęsą nieruchomych stawów, nad nimi w tamtym teraz
zardzewiałe słońce. Który z nas prawdziwszy? Kto komu ma wybaczyć? Chyba ty mnie, bo zawiodłem jednak twoje oczekiwania. Więc kiedy mnie wyminiesz, zajęty obręczą, nawet nie będę próbował zatrzymać cię w biegu. Pamiętam takie spotkanie, chyba pierwsze w muzeum, z poezją Janusza w sali portretowej, wśród właśnie portretów XVII-XVIII-wiecznych i ta atmosfera. Janusz czuł się jakby jednym z elementów historii, historii, o której tak cudownie opowiada, historii ludzkiej, historii człowieka. Przyjąć kogoś w pantoflach czy bez marynarki, to było nie do pomyślenia. Dlatego od rana skrzypienie zelówek, marynarka w gotowości na oparciu krzesła, rączka na pompkę i kalendarzyk orbisu wewnętrznej kieszeni, w zewnętrznej zegarego Omega. Na biurku portfel, gdy przyszło wyjść. Tymczasem dziadek w samym puloverze zajmował się czymś, co wymagało nieskrępowanych ruchów. Jeżeli dziadek nie wiązał krawata, znaczyło, że jest lato, czas koszul z kołnierzykami a la słowacki, płóciennej bluzy i tekstylnego obuwia. Kapelusz zastępowała szara furażerka. Znikały ciężkie zimowe palto z bobrowym kołnierzem i lodenowa jesionka. Ich miejsce zajmował trencz przewieszony przez ramię, tak na wszelki wypadek, bo a nóż pochłodnieje albo się rozpada. Wiersz, który wybrałam, nawiązuje do jego umiłowania przeszłości, do tego mistrzowskiego sposobu jej rekonstruowania. To, co jest w nim urzekające, umiłowanie szczegółu, staranność nazywania wszystkich części garderoby, tak jakby tęskniło się za porządkiem, ładem. I jest też gra słów, która sprawia, że puenta w zestawieniu z tytułem gdzieś burzy ten cały porządek i wskazuje na to, że jednak pod powierzchnią takiego pozornego ładu czai się jakieś niebezpieczeństwo. My na Panonii piłując pod górę. Oni we troje z lasu, środkiem szosy, prosto na nas. Pan Kaziuk, głośny, z kosturem w furażerce płóciennej, Stasia, jego żona, wilnianka, jemu boli głowa. I pani Henia, taskająca duży koszyk grzybów. Kolory jak żywe i oni jak żywi. Zagajnik na brzozowcu nic a nic nie zmężnią, bo i jak, skoro trwa wciąż tamto, późnosierpniowe południe, twoja panterka, buty komandosa, na parożu kierownicy zawieszony kask. Nie udawaj wesołka, wiesz co będzie potem. Dla niej skleroza, cukrzyca, amputacja nogi, wylew, paraliż i długie konanie dla niego. A końca pani Heni delikatnie wywrotnej lepiej nie wspominać. Niech pozostanie taką, jaka chciała być. Na razie dzień jest piękny. I do twoich pleców, czule obejmując w pół, przytula się coś, co nazywano dawniej przeznaczeniem. To, co Janusz czasami, nomen omen, czasami robił z czasem w swojej liryce, chociaż pamiętamy, to często jest liryka epicka, to taki paradoks, to są często historie, to są dziesiątki historii. To, co on robił z czasem w obrębie jednego utworu, te jego przeskoki i to zdradzanie jakby pośpieszne zakończenia powoduje, że dramatyzm takiego tekstu to jest po prostu dojmujące doświadczenie. Myśmy się poznali w 1967 roku, na pierwszym roku polonistyki warszawskiej. Janusz od razu zwrócił na siebie uwagę oczytaniem, głosem i niezwykłą erudycją, jak na pierwszy rok. Właściwie wszystko wiedział. Profesor Łapiński, który prowadził zajęcia z poetyki opisowej,
zadawał, powiedzmy, jakieś takie pytania dosyć proste, nikt nie umiał odpowiedzieć. Właściwie już po paru miesiącach on się zorientował, na jakim Janusz jest poziomie, no to zwracał się do niego z taką męczeńską miną, no, panie Januszu, no więc jak to jest z tą sprawą? No i wtedy Janusz, który siedział w pierwszej ławce, odwracał się, tak skłaniał nam głową, że on przeprasza, że on wie, no ale musi odpowiedzieć. I on odpowiadał taką pełną definicją, no, wyczerpującą odpowiedzią. No i wtedy pan Łapiński do nas też z przyjaznym uśmiechem mówi, no widzicie, można coś wiedzieć. On miał niesłychany, malarski, można powiedzieć, charakter pisma, taki bardzo kaligraficzny, ale specyficzny. I ja to podejrzałem któregoś razu na tych zajęciach. Pisał list do kogoś i on zaczynał ten list łaskawa pani. I ja na to zwróciłem uwagę, że to jest bardzo staroświecki, inny sposób pisania. I potem ten charakter pisma odegrał pewną rolę. Ja tutaj przeskakuję olbrzymi okres czasu, kiedy po wielu, wielu latach, kiedy dostałem od niego pierwszy bardzo długi list, to wtedy miałem taki moment, jak Proust opisuje w swoim cyklu powieściowym, czyli ten akt mimowolnej pamięci. Nagle ta sytuacja w tej salce polonistyki stanęła mi w pamięci. To pismo przeniosło mnie w czasie. Sanok był miejscem, do którego Janusz przyjechał bodajże po trzecim roku studiów. I ze względu na problemy zdrowotne, tutaj już pozostał, ponieważ choroba przykuła go do inwalidzkiego wózka. Jak on przy kolejnym roku nie przyszedł na zajęcia, no to wydawało się, że to jest jakieś naturalne, że on odszedł z tych studiów, że on tam nie miał co robić, że to jest dla niego strata czasu. Przyczyna była zupełnie inna, no była ta choroba okropna, czyli postępujący gościec. Coś podobnego do stwardnienia rozsianego. No, mój kontakt z nim się urwał na 26 lat. To był jego Sanok, po którym poruszał się jak nikt inny. Mógłby być przewodnikiem zarówno po teraźniejszości, niedawnej przeszłości i tej bardzo odległej historii. Czytał mnóstwo na ten temat. Wiedział, gdzie, pod jakim kamieniem znajdował się jaki zabytek, jaki mur. Śledził wykopaliska archeologiczne organizowane przez Muzeum Historyczne. To wszystko ma bardzo subtelne odzwierciedlenie w tekstach, które nawiązują do Sanoka. Trzej naprzeciw siebie, śmiejemy się, każdy inaczej, czwarty. Andrzej, niewidoczny, bo właśnie nas fotografuje ostatni raz. Teraz wiem, na starym mieszkaniu przy Sienkiewicza. Romek Biskupski, mój guru od ikon i Mandelsztama, koniecznie w oryginale. Na kanapie, plecami do okna Beksiński. A ja jeszcze mało co posiwiały z profilu. Przed Romkiem przede mną filiżanki z herbatą. Pepsi Cola i chociaż ich nie widać, chipsy w salaterce przed panem Zdzisławem, który gestykulacją wspomaga opowieść o ryzykownych wyczynach mego ojca przy lądowaniu na nadsańskiej łące. Tak, że ilekroć zbliżał się warkot kukurużnika, wśród plażujących padało gromkie krycie, nadlatuje szuber. Za progiem, tuż, tuż, kolejne tysiąclecie. Ledwie go przekroczy tamci trzej, jeden po drugim, znienacka zaskoczeni w biegu, po prostu odejdą. A mnie nad niedopitą herbatą nie będzie wcale do śmiechu. Wiersze Janusza Schubera są drapieżne i szorstkie, nawet jeżeli uwodzą początkowo piękną frazą, to gdzieś na końcu w puencie kryje się coś takiego,
co niekiedy przeraża. Dotyka spraw, z którymi się musimy mierzyć, ale nie na co dzień. Zadzwoniła do mnie jego ciotka i zadała mi bardzo dziwne pytanie, no takie, które trochę wstrząsa człowiekiem. Czy pan przypomina sobie postać Janusza Schubera ze studiów? No naturalnie tak, ale co się stało? Ja nie, nic takiego, od razu pana uspokajam. Po prostu on chciałby do pana napisać list i poprosił mnie, żebym spytała, czy może. No więc to wszystko było jak też z jakiejś takiej tajemniczej powieści. Po paru dniach od tego telefonu przychodzi gruba przesyłka, w której znajduje się list na 6 czy 8 stron tym kaligraficznym, niesamowitym pismem, w którym to liście on po prostu opowiada swoje życie, te wszystkie przygody z tą chorobą, no i ujawnia, że oczywiście, że on cały czas coś pisał, się krył z tym i tak dalej. I tam były te dwie książeczki, czyli Paradne ubranko i inne wiersze i Gorzkie prowincje, które on wydał własnym sumptem. Pomogła w tym Grażyna Jarosz, jego kuzynka. No i jak ja zacząłem czytać te wiersze, nie ukrywam, że z duszą na ramieniu, bo tutaj wszystko to jest bardzo sympatyczne, ładne, no ale poezja to jest poważna sprawa i tam nie ma taryfy ulgowej, prawda? No i ja od pierwszych stron stwierdziłem, że to jest więcej niż dobre, to jest rodzaj rewelacji. No napisałem mu entuzjastyczny list, no i wtedy właściwie tak z dnia na dzień rozpoczęła się nasza, już można powiedzieć, przyjaźń, taka z marszu, prawda? No i ja wtedy rzeczywiście wykonałem kilka takich posunięć, nazwijmy to promocyjnych, to znaczy te tomiki zaniosłem do Herberta. No i Herbert był zachwycony, napisał do niego entuzjastyczny list, z którego ten cytat tam później był w tych rekomendacjach. Zadzwonił do niego, rozmawiali przez telefon, a trzeba tu dodać, że Herbert w hierarchii dla Janusza stał najwyżej. Bardzo wysoko cenił naturalnie Miłosza i oczywiście też mu imponowało, że Miłosz pochwalił niezwykle wysoko te pianie kogutów i tak dalej, ale Herbert był dla niego głównym punktem odniesienia. To, że on dostał i list od Herberta, i telefon, a potem, że Herbert go mianował na kapitana huzarów śmierci, no więc taka zabawa była Herberta, no więc to wszystko było bardzo miłe. Od tego momentu zaczęła się publiczna kariera Janusza, błyskotliwa, niesłychana. Bo zaczęły się ukazywać po pierwsze te hurtem, te 5 tomów, które on nazywał pięcioksięgiem swoim, które pisał przez te 25 lat. Zaraz po tym poszły i nowe tomiki oryginalne i takie antologie, więc takim właśnie pierwszą antologią to było to Znakowskie o chłopcu mieszającym powidła, taka rekapitulacja dotychczasowego dorobku. No a potem były tomiki, no, których się ukazało bodajże, nie wiem, 12-15 w różnych takich kombinacjach. No a pod koniec jego życia już się zaczęły te antologie. No i wreszcie wybór jego wierszy po angielsku ukazał się w jednym z najbardziej prestiżowych domów wydawniczych w Stanach Zjednoczonych. Jaskrawy błękit i twarde, zaorane brązy listopada. W mijanym obejściu kopiec Kiszonki przykryty folią. Sylwetki gór na południu, jakby się dopiero formowały z matowej materii na postrzępionych obrzeżach nasyconej jasnością. Wypatrując łabędzi zimujących tu, ogromnych śnieżnych piwoni, dryfujących z prądem, jechaliśmy wzdłuż rzeki. Cerkiew Międzybrodziu świeciła jeszcze wapienną bielą przez czarnoskórę pręty gałęzi i raptem połknęło nas mleczne, gęstniejące nic i tylko źrenice świateł przejw mgielnych tuż nad asfaltem. Sobie opowiadać siebie, jakby się było bielą, brązem, błękitem i czernią, smakując słodycz i cierpkość dźwięków, przyjmując ból i miłość, umieranie. Nie sobie opowiadać nie siebie, albo śnić się sobie, być śnionym z nie sobą.
w sobie. Te wiersze wychodząc z Sanoka były czytelne wszędzie, pod każdą szerokością geograficzną, o czym świadczą reakcje czytelników na przykład amerykańskich po opublikowaniu wyboru wierszy w Stanach Zjednoczonych w tłumaczeniu Ewy Hryniewicz-Jarbrow. Są jakby trzy najważniejsze tematy, kwestie tej poezji. Podstawowy to jest problem wiarygodności samej rzeczywistości. Czy to, co my oglądamy, świat, który poznajemy zmysłowo, jest tym, czym jest. To jest coś, co przetwarza nasz umysł. No ale umysł należy do tego świata, tak? Świat jest dualistyczny, składa się z dwóch elementów, czyli z jakiegoś subiektywizmu i z jakiegoś obiektywizmu. I dopiero razem to jest to coś, tak? I na ten temat jest bardzo wiele wierszy. Dopóki byłem jak inni, a inni jak ja, miałem solidne umocowanie. Na dachu mojego domu krogulce założyły gniazdo i wyprowadziły dwoje młodych kosztem drobnego okolicznego ptactwa. Mówię jak było, bez żadnych ambicji heraldycznych. W ostatnich 20 latach swojego życia właśnie mieszkał tutaj na tyłach kamienicy, której elewacja wychodzi na rynek. To jest właśnie ten adres, rynek 14. Przechodzi się do mieszkania poety przez patio, w którym urządził taki mini ogródek. Janusz poruszał się niestety na wózku inwalidzkim i to mieszkanie na parterze w centrum miasta było dla niego błogosławieństwem. Jak to mówił, rzut kamieniem opodal, mógł się wybierać na spacer na dziedziniec Sanockiego Zamku, zwiedzać kolekcję ikon i spędzać tam wiele czasu również na rozmowach z przyjaciółmi. To był rok 2000. Moje pierwsze zaproszenie na Przemyską Wiosnę Poetycką Janusza Schubera chyba nie po raz pierwszy. Już wcześniej mówiono o tym, no Janusz Schuber, będzie Janusz Schuber, więc był na ustach nie tylko nas, naszej grupy poetyckiej tu z Podkarpacia, ale mówiło się o nim w Polsce już wtedy. Wydał 5 bodaj książek i zrobiło się zamieszanie. Recenzje, zainteresowanie krytyki, nagrody, posypały się nagrody, ale był bardzo taki bezpośredni, takim po prostu normalnym człowiekiem, ciepłym, niewywyższającym się. Nie lubiło go nasze miasteczko. Komunizował jeszcze w gimnazjum Królowej Sofii. Jaki z niego Żyd, skoro rodzice uprawiali ziemię? Schłopiali do szczętu na chudym gospodarstwie, za kiczurami przy drodze do Trepczy. Nie ukończył szkoły. Areszt, wilczy bilet, potem parowóz dziejów wiódł rudę środkiem tajgi. Teraz po wojnie z Kalmana Segala pisarz. Artykuły, książki, w których gorycz młodości i pochwała nowego. To ich jątrzyło. Kto widział takiego czytać, niech będzie zapomniany. I zapomniali nie tylko jego, także samych siebie. A on czeka cierpliwie w Seolu na współżycie żywych i powrót nad Sambation między sprawiedliwych. Co początek miało, musi mieć i koniec. Bez puenty nic a nic warta jest opowieść. Janusz był człowiekiem bardzo komunikatywnym, bardzo towarzyskim. W jego mieszkaniu przewijało się wiele osób, ludzi znanych w Sanoku i nie tylko z Sanoka. Ja odwiedzałam go na początku bardzo często, bo wtedy jeszcze regularnie, intensywnie jeździłam samochodem, więc jechałam sama, zabierałam
osoby, które były związane z Januszem, na przykład tłumaczkę na język angielski Ewę Hryniewicz-Jabłę kilka razy wiozłam. Trafiałam tam na ciekawych ludzi, z którymi potem utrzymywałam kontakty lub nie, na przykład z Henrykiem Wańkiem czy z Wasylem Machno, który tłumaczył Janusza na język ukraiński, wydał jego książkę. To, co przykuło moją uwagę, to była jej szyja. Łabędzia łodyga, wyrastająca łagodnie z dekoltu kwiecistej sukni i ramion opadających płynnie wzdłuż ud, przykrytych lekkim materiałem, na którym węzeł delikatnych dłoni. I ten kapelusz, słomkowy z kokardą, rondem ocinającym jej matową twarz. A przecież było duszno. Zbliżała się burza, lipy kwitnące w gęstej sieci pszczół i festyn wrzeszczący na całe gardło w podworskim parku. A ona, krucha, na tej ławce, jakby nie z tego świata. Także zachwyt nie mógł się zmienić nawet w pożądanie. Inny sposób obcowania z rzeczywistością to jest obcowanie przez pamięć. To znaczy, że oto my przeżywamy coś, potem zapominamy czy nie zapominamy i dopiero wraca. I też znowu powstaje pytanie o status ontologiczny, by tak mądrze powiedzieć, tego, co nam się przypomina. Co to jest to, co nam się przypomina? Się łatwo mówi pamięć, prawda? No ale co to jest pamięć? Bo to są, i czy te obrazy pamięci są takie same jak obrazy percepcji, czy jednak są inne, prawda? A jeśli są inne, to na czym to polega? No i do tego dochodzi bardzo ważna rzecz w tych wierszach Janusza, to jest właśnie to, co Prust nazywał pamięcią mimowolną, czyli że wraca jakieś wrażenie, jakieś odczucie, jakieś wzruszenie zapośredniczone. Tak? No to ta słynna Magdalenka u Prusta. No poczuł smak i cofnął się w czasie, bo mu dzieciństwo się przypomniało. No i teraz to u Janusza też często występuje, że jest jakiś sygnał, coś, co powoduje cofnięcie się w czasie. Pytanie, no, czy to cofnięcie się w czasie jest prawdziwe, czy nie. No. Czy jest też iluzją pewnego rodzaju. No więc to jest drugi, można powiedzieć, taki bardzo rozbudowany temat. To jest świat pamięci i z takim znakiem zapytania, z taką sugestią, że być może świat zapamiętany jest w pewnym sensie ważniejszy niż świat widziany naocznie w czasie teraźniejszym. Nie było bardzo wielu kobiet w jego otoczeniu, chociaż te panie, które pomagały mu w różnych sprawach literackich, to były akurat kobiety. Pierwsza Ania Strzelecka, którą bardzo lubiłam. Potem była pani Małgorzata Sienkiewicz, która do końca towarzyszyła Januszowi, organizując jego spotkania i różne korekty literackie. Janusza poznałam 2 dekady temu, kiedy kończył pracę nad tomikiem Lekcja Tejrezjasza i inne wiersze. I od tamtej pory w jakiś taki bardzo spontaniczny sposób przyjęło się, że powierzał mi napisane przez siebie teksty. Pewne ograniczenia powodowały, że nie mógł używać klawiatury, maszyny do pisania, komputera. Potrzebował kogoś, kto dostarczałby mu teksty przepisane, wydrukowane, po to, żeby na tych wydrukach móc nanosić poprawki. Ale nade wszystko kobietą jego życia była jego kuzynka Grażyna Jarosz. Może nawet gdyby nie Grażyna, nie słyszelibyśmy o Januszu. Bo to Grażyna Jarosz zamieszkała w Oslo,
wcale nie literatka, ani nie związana ze żadnym jakimś dziedziną humanistyczną, ona jest chyba mikrobiologiem, wydała własnym sumptem 5 pierwszych książek Janusza Schubera. I on te książki zaczął rozsyłać do różnych osób, między innymi do Antoniego Libery, co miało ogromne znaczenie, bo Antoni Libera pomógł zaistnieć Januszowi Schuberowi w Polsce. Rok czy dwa po tym odnowieniu znajomości ja zawitałem wreszcie po raz pierwszy w Sanoku ze względu na niego. No i to było zupełnie nadzwyczajne spotkanie. To jeszcze było na tym jego poprzednim mieszkaniu, takim, no, które przenosiło w jakąś zupełnie inną epokę, bo to chyba było mieszkanie jeszcze po jego rodzicach, takie smutne, ale mające niesłychany klimat. I tam było, on specjalnie zaprosił takie jakieś swoje towarzystwo sanockie, bardzo mili ludzie, a ja przyjechałem wtedy z Krakowa z Wilhelmem Dichterem. Między nimi też od razu zadzierzgnęła się nić przyjaźni. Ja to wszystko opisuję w posłowiu do tego ostatniego wydania Próbuję być, które podsumowuje no, cały już jego dorobek w piwie. To jest właśnie, no to jest to wydanie. I myśmy co pewien czas w trójkę do niego tam przyjeżdżali z Broniem Majem i z Pawłem Hille. Po prostu no, towarzysko, żeby pobyć ze sobą razem, pogadać. I to się z czasem przerodziło w taką no już imprezę bardziej oficjalną, nieoficjalna nazwa Schuberiada. Formalnie to się nazywało Goście Janusza Schubera. Janusz to wszystko moderował. To jest pierwsza dekada XXI wieku. A potem zaczęły przyjeżdżać już inne osoby, niekoniecznie literaci. Janusz mógłby odnieść sukces dyplomacji, gdyby jego życie potoczyło się inaczej. Był bardzo wyważony w tym, co mówi o ludziach. Ale może to też wynikało z jego serdeczności. On po prostu o wszystkich ludziach mówił serdecznie. Nawet jeżeli ich krytykował, zawsze robił to z klasą. Nigdy to nie było cyniczne. Nigdy to nie było krytykowanie kogokolwiek w czambuł. Dlatego lubiło się z nim przebywać. Janusz był właśnie osobą niesłychanie uporządkowaną, perfekcjonistą. Do nas, do biblioteki, do koleżanek, które pracują w czytelni, były telefony po kilkanaście razy dziennie, żeby sprawdzić coś w słowniku języka polskiego, a to w encyklopedii, a to w polskim słowniku biograficznym. A wiersze naszpikowane były i różną terminologią filozoficzną i terminami historycznymi, wyrazami obcojęzycznymi i różnymi skojarzeniami. Janusz Schuber bardzo starannie komponował tomiki. Każdy tomik jest odrębną całością, która ma swój układ, swoją kompozycję. Potem z tych tomików najlepsze teksty układał w wybory wierszy. I te wybory wierszy to są już prawdziwe majstersztyki. To była zawsze niezwykle staranna praca. Często też zdarzało się, że niektóre teksty brane z tomów do wyborów jeszcze były szlifowane, jeszcze były tam poprawiane niektóre wersy, żeby to wszystko jeszcze bardziej znaczyło, jeszcze lepiej docierało do czytelnika i wydobywało to, co Janusz chciał powiedzieć. Janusz miał specyficzny styl. Pisał jakimś takim pastiszem średniowieczno-barokowym. Był też taki dialekt sanocki, ponieważ w ogóle Sanok stał się mitem Schubera. On zmitologizował swoją, tą małą ojczyznę. W czeluściach gór dymiących niedźwiedzie piwo ważą, albo w panwiach żeliwnych ługują popiół drzewny. Hej, cygany chrajut na skrypach i basach. Ludy zajmająca chlubobarstwem i wypasem chudoby. Hej! Mlecznym obchodzą się całe lato. Targi w Lisku znaczne na bydło. Tu bez Żyda się nie obejdzie. Hej! Balbustec Lipkały zrobi to mit bojne.
łapią ryby w sanie, czasami rzucają trutnie na wodę, gałki zlepione z mąki, łajna i okowity. Kradzieże są rzadkie, lecz zdarzają się rozboje. Opryszkowie w niepraktykowany sposób nabrali zuchwalstwa. Bandy Tołchajów i zakarpackich Sabatów uzbrojone w muszkiety, spisy i wiekiery. Opuszczone potasznie, wsi zarosłe lasem. Patrzaj, myśliwcze, gdzie ta dolina? Nek locus ubi Troja, wołowa szlachta zaotryta. Czterech dziedziców na siedmiu chłopach. Przez Bieszczad kaznodzieja, kiedy szedł do Fary. A nad wierchami Kordus Korak Kruk. Tam Marynia chodyła, kaunu łamała. Hej, hej! O swojej pracy nad wierszami Janusz mówił publicznie kilkakrotnie, podkreślając to, że każdą z wersji napisanych nagrywa na dyktafon i przesłuchuje wielokrotnie. Wielokrotnie też czyta je na głos. Zdarzało się, że prosił mnie również, żebym czytała mu głośno świeżo napisane wiersze. Wtedy łatwiej mu było wyłapywać rozmaite dysonanse i na tej podstawie nanosić kolejne poprawki. Ta warstwa brzmieniowa tekstu była dla niego niezwykle istotna. Tam, gdzie niedźwiedzie piwo ważą, na wieki wieków zasiała go Maria. Jasnowłosa, soczysta od jagód, więc wskazuję jeszcze żywym palcem na rycinę w bieszczadzkim zielniku. To Harasym Broniuszyc pod ochroną świętych ikon i barczystych, rudych buków. Niech mu szrony haftem lekkim będą. Dbał równolegle o przekaz semantyczny, o to, co niesie ze sobą słowo i żeby to mogło współbrzmieć, współgrać właśnie z tą warstwą brzmieniową. I dlatego te wiersze fantastycznie brzmią w czytaniu, ale musi czytać je ktoś, kto potrafi je świetnie interpretować. Wtedy wszystkie znaczenia, które są tam ukryte, nagle otwierają się przed słuchaczem i te wiersze wtedy uwodzą swoim pięknem, swoją melodią, swoją muzyką. Ta muzyka często jest szorstka, to jest bardzo współczesna muzyka. Tam wkradają się pewne dysonanse. Niemniej jednak są to majstersztyki pod względem tej synchroniczności właśnie słowa, jego znaczenia z brzmieniem, z melodią, z muzyką. Był on zakochany w przyrodzie ziemi sanockiej. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni swoim maluszkiem, oczywiście korzystając z pomocy zaprzyjaźnionego kierowcy, jeździł wszędzie, znał każdy kościół, każdą cerkiewkę, potrafił opisać kwiaty nad Sanem, nad Osławą, nad Sanoczkiem. Każdy zakątek miał spenetrowany niemalże jak wytrawny przewodnik turystyczny. Czerwono skrzydły anioł Gabriel, oto zwiastuje Pannie Marii późnogotycki pulpit z księgą i odczytany będzie werset. Ich dłonie, fałdy i draperie, krzyż na czole archanioła, włosy trefione, złote hafty, szkarłatny trzewik na posadzce. Pan z tobą, Panno, i korona nad czoło blade jak opłatek, spuszczają z góry pomocnicy, przybrani także w piór purpurę. A ona magnifikat myśli, bo oto Bóg posyła Syna, chociaż zamknięte drobne wargi, niech mi się stanie, mówią dłonie. Niechby się zdarzył taki właśnie cud, na chwilę albo trochę dłużej, a ja jak cadyk owinięty w torę, może faraon na ścianie grobowca,
gdy w uszach huczą ostre gwiazdozbiory. Dotknę jej dłonią, złożę na języku. Niech się roztopi w niecierpliwej ślinie. Mistyka tych wierszy bierze się też z tych cudownych miejsc, które on opisywał w taki nie inny sposób. Czasami nagromadzając pewne fakty, pewne nazwy, nazewnictwa, imiona, inwentaryzując domy, mieszkania, pamięć. Zwykł był budować swoją twórczość, motywy swoich wierszy, jednak wychodząc od konkretu. Podkreślał to bardzo często w wywiadach, w rozmowach, że ten konkret jest niezwykle ważny w świecie, który no, w zasadzie nie daje nam pewności w żadnym aspekcie. On tropi taki problem, że my jesteśmy już ludźmi nowożytnymi, ludźmi nowożytności. Ja nie mówię nowoczesność, tylko nowożytność. No, czym jest nowożytność w tym sensie? Mianowicie tym, że no, począwszy już właśnie od preoświecenia, my wiemy, no, że wiemy, no, wierzymy fizykom, że ten świat, który my oglądamy, to jest co innego. Są świat atomów, świat cząstek elementarnych, fal, Bóg wie czego. To jest prawdziwa rzeczywistość, tylko my na to nie mamy zmysłów, ale intelekt, rozpoznanie, prawda, naukowe, pozytywistyczne dowodzi, że to tak jest. No i teraz powstaje bardzo ciekawa sprzeczność, no, znaczy, że my wiemy o tym, ale widzimy co innego. Widzimy przedmioty, które są dla nas niestety tylko przedmiotami, a nie żadnymi atomami czy falami. Tak? I my w dodatku do tych przedmiotów mamy jakiś emocjonalny stosunek. No i to moim zdaniem też jest bardzo znamienne dla wierszy Janusza, że on, gdyby już tak spojrzeć z takiej bardzo odległej perspektywy, że to jest refleksja nad tym, kim my jesteśmy jako ludzie nowożytności. Kim jesteś? Jestem jednym z wielu. W sztywnych ogrodach definicji gracują ścieżki. Z niespełnienia ułomne brało się poznanie. Seks wysoki i niski. W miejsce gnozy pokorna służba geometrii. Hosanna. Hosanna śpiewają nieruchome kule. Alleluja odpowiadają im wierzchołki ostrosłupów. W końcu ja sama z koleżanki przerodziłam się w wydawczynię i w pewnym sensie okazjonalną wydawczynię, bo wydaliśmy z mężem tylko 3 książki w serii Przylaszczka i ta ostatnia książka to była książka Las w lustrach Janusza Schubera z obrazami Henryka Wańka. On sam wybrał artystę, wybrał obrazy. Wcale nie mieliśmy za dużo pieniędzy do wydania, po prostu to było con amore. Moje ostatnie spotkanie, bodaj we wrześniu, czyli krótko przed śmiercią Janusza, rok 2020, wracaliśmy z Wetliny i ja mówię, no jak jadąc przez Sanok, ja mam nie odwiedzić Janusza? Zadzwoniłam, mówię, Krysiu, mam masaż, ale oczywiście spotkamy się. Odwołał masaż z panem masażystą. Spotkaliśmy się na rynku, dlatego że to był COVID. Okres bardzo niebezpieczny, oczywiście obaj byli w maseczce, my byliśmy w maseczce. Wcześniej mówi, no dobrze, to będziesz sama, mówię, no nie będę jeszcze z mężem, z Waldkiem, z koleżanką. No Krysiu, no daj spokój, no jeszcze z koleżanką i jeszcze z psem, no tak. To mimo wszystko było ciepłe. To było, ja nie czułam się jakby odstręczona od tego, że on krytykuje mój ten cały ten orszak. No każdy chciał Janusza zobaczyć, porozmawiać z nim. Janusz tym właśnie figlarnym, ciepłym uśmiechem zjednał sobie wiele osób od premiera, poprzez zaprzyjaźnionego kierowcę, poprzez rehabilitanta, czy panią, która przynosiła obiady i na drugi dzień już, czy panią pielęgniarkę na oddziale w szpitalu, która na drugi dzień po jego wizycie już była zakochana niemalże w nim, bo to jaki niezwykły człowiek, uśmiechnięty, który
szuka problemu w sobie, a nie w otaczającym go świecie. Jak zwykle o tej porze włączam golarkę marki Philips do gniazdka obok drzwi. Tym razem drzwi same się zamknęły. Sufit, podłoga i ściany pokoju zaczęły się do siebie zbliżać. Także przestrzeń wokół mnie systematycznie malała. Prowadziłem golarkę po twarzy z coraz większym trudem. Na szczęście mogłem jeszcze wierzchem dłoni sprawdzić podbródek. Był gładki. Tak jak ja odczuwam potrzebę czytania jego wierszy, tak samo widać po tych osobach, które również zdecydowały się do uczestniczenia w takiej formule, żeby publicznie przeczytać wiersz, wiedząc, że jak Janusz w swoim wierszu pisał, którego bohaterem był sanocki fryzjer, pan chce tak, ja chcę tak, a będzie jak wyjdzie. No to już było rok przed śmiercią i ten wiersz poniekąd przez telefon powstawał, bo on mi przysłał tego i ja mówię, no słuchaj, to jest rewelacyjne tamtego i mu jeszcze zacząłem coś mówić, no i on to trochę tam jeszcze przerobił po tej rozmowie telefonicznej i tak powstał ten wiersz, no i dlatego mi zadedykował. Po co się łudzić? Mimo najlepszych chęci od niepamiętnych czasów zamiast zmierzać w założonym celu, dryfujemy, nie wiadomo w jakim. Rację miał więc sanocki fryzjer Orzechowski, gdy w drugiej połowie lat 60. XX wieku w swoim zakładzie przy ulicy Świerczewskiego, dawniej Jagiellońska, dziś znów Jagiellońska, nic sobie nie robiąc z roszczeń strzyżonych klientów, ani nawet z własnych aspiracji, i to nie byle jakich, mówił pod nosem wręcz obsesowo: będzie tak, jak wyjdzie. Janusz nie żyje już od 2 lat, ale zawsze przechodząc przez rynek zerkamy w tamtą stronę. Właśnie ten domofon z nazwiskiem J. Schubert, do którego się dzwoniło i należało szybko przejść przez sień, żeby otworzyć wewnętrzne drzwi, wewnętrzny zamek do patio, na którym czekał już uśmiechnięty gospodarz wśród swoich krzewów i kwiatów. Zawsze pamiętam o imieniach Krystyny. Dostawałam kartki, gdybym miała zliczyć te kartki, które on napisał swoim zresztą pięknym pismem, no to było ich 20, tak? Rok 2000 do roku 2020, kiedy zmarł. Nieoczekiwanie. I ku rozpaczy wielu, mojej też. No, zostaliśmy sierotami, gdyż Sanok był inny intelektualnie, kulturalnie. Dzięki Januszowi Schuberowi on skupiał, zbierał ludzi. Jak organizowaliśmy jakąś imprezę, nigdy nie było tak, że mamy monopol, że tylko my. A może by zaprosić malarza sanockiego, żeby przygotował plakat. A może by zaprosić Dom Kultury czy Muzeum, czy szkołę muzyczną, żeby wspólnymi siłami te fale się rozchodziły i żeby zbierały ludzi. Z odejściem Janusza straciłam... My tracimy, nie ci, co odchodzą, tylko ci, co zostają, tracą. No, egoistycznie mówiąc, dużą porcję uwagi, kompetentnej uwagi.
osoby, która do mnie regularnie dzwoniła, pisała, która była zainteresowana tym, co robię, jakie książki wydaję. Także ciągle jestem w żałobie po Januszu Schuberze. Pandemia go zabiła, bo przecież trzeba powiedzieć jasno, że on zmarł na COVID. No. Dzięki życzliwości władz miasta Sanoka mieszkanie Janusza zostanie przekazane nieodpłatnie na cele statutowe Fundacji Promocji Literatury imienia Janusza Schubera, które właśnie zakłada najbliższa mu osoba, jego kuzynka pani Grażyna Jarosz, która będzie głównym fundatorem tejże fundacji. Ostatni raz rozmawiałem z Januszem dokładnie na tydzień przed jego śmiercią, która przyszła rano 1 listopada 2020 roku. Miał krótki oddech, ale brzmiał dobrze, a nawet pogodnie. Obawiam się, że znów mnie wezmą do szpitala. Biorę ze sobą komórkę, ale raczej nie będę jej używał. Odezwę się po powrocie, a ty tu czuwaj nad wszystkim. Będę się starał, mój dziekanie. Jest to wiersz, który został wyryty przy białej cerkiewce w Międzybrodziu i ilekroć tam jestem, to jest taki nasz z Januszem kontakt. Za każdym razem czytam sobie ten wiersz, chyba umiem go już na pamięć. I już niczemu się nie dziwię i donikąd się nie śpieszę. W czarnobrewej cerkwi złożę moich kości pusty gotyk. I nadzieja wbrew nadziei, że on, spas nierukotworny, od nicości mnie wybawi. Żywy przejdę wrota śmierci.